Cześć! W tym filmiku będziemy się uczyć oddychać. Może to śmiesznie zabrzmi, bo przecież każdy to potrafi, ale czy każdy potrafi oddychać w sposób prawidłowy? Okazuje się, że nie. Potrafią to dzieci, ale niestety tracą tą umiejętność około 3-4 roku życia. Wystarczy popatrzeć na śpiące dziecko. Nawet gdy szybko oddycha, to głównie porusza się jego brzuszek. Stąd tytuł filmiku, w którym sugeruję, że nauczę się oddychać przez pępek. Filmik jest podzielony na 4 części. Część pierwsza to wstęp teoretyczny, w którym powiem kilka słów o tym, dlaczego warto oddychać przyponą i jak to robić. W kolejnych częściach zajmiemy się ćwiczeniami praktycznymi. Część druga to nauka podstawowa. Postaram się nauczyć Cię, jak zacząć oddychać z użyciem przypony. W części trzeciej postaramy się uspokoić i wydłużyć nasz oddech, po to by organizm mógł się uspokoić i zrelaksować. Część czwarta ma na celu pogłębienie oddechu, aby zwiększyć pojemność płuc. W opisie dostępne będą wszystkie rozdziały, aby łatwiej i szybciej można było wybrać lub pominąć którąś z części. Ponieważ do tego ćwiczenia możesz podejść indywidualnie, znając teorię, możesz przejść do ćwiczenia praktycznego, a gdy już się nauczysz, możesz wykonywać dalsze części ćwiczenia z pominięciem nauki. Ćwiczenie wykonuj przed snem lub w chwili, w której możesz sobie pozwolić na relaks. Po jego ukończeniu daj sobie chwilę, by twój oddech powrócił do normy. Z czasem, gdy nauczysz się oddychać przyponą bez problemu, stanie się to twoim zdrowym nawykiem i będziesz w stanie kontrolować swój oddech. Jeśli zechcesz przejść wszystkie etapy ćwiczenia bez przerywania, podążaj za moim oddechem, który będziesz słyszeć w tle. Dzięki temu zachowasz ciągłość ćwiczenia. Przejdźmy do części pierwszej. Dlaczego to jest tak ważne? Gdy oddychamy płytko, powietrze wypełnia jedynie szczytowe partie płuc. Można by powiedzieć, że oddychamy tylko oskrzelami. Trochę jak wyjęta z wody ryba, która desperacko odchyla swoje skrzela. W efekcie dostarczamy swojemu organizmowi za mało tlenu. Wskutek tego szybciej się męczymy, nasze samopoczucie się pogarsza, odporność obniża. Nasze ciało jest bardziej narażone na stres i nie potrafimy się zrelaksować. To zaledwie kilka negatywnych aspektów. Podczas prawidłowego oddechu przepona, czyli płat mięśniowy, który znajduje się pod naszymi płucami, obniża się. Dzięki temu dolne partie płuc mogą być w całości napełnione tlenem. Podczas wydechu powracająca przepona naciska na płuca, co powoduje uwolnienie z nich dwutlenku węgla. W zasadzie najwięcej wysiłku trzeba włożyć podczas wdechu, by przepona odchyliła się. Przy wydechu wystarczy uwolnić napiętą przeponę, a wtedy ona sama uwolni powietrze, naciskając na płuca. Można to porównać do strzelania z łuku. Przepona jest jak cięciwa, którą trzeba naciągnąć, a potem uwolniona sama posyła strzałę na odległość. Podczas strzelania z łuku przy naciąganiu cięciwy potrzebujemy siły rąk, natomiast przy oddychaniu przeponą z pomocą służą mięśnie naszego brzucha. Aby zaobserwować ten proces, warto przyjrzeć się swojemu ziewaniu. Podczas ziewania bierzemy głęboki wdech i powolny wydech. Można wtedy poczuć pracę przepony. Oto część druga. Zaczynamy naukę. Połóż się wygodnie na plecach. Napnij kilka razy mięśnie brzucha, tak by się uniósł. Potocznie mówiąc, by był wydęty. Obserwuj, jak twój brzuch unosi się i upada. Tak właśnie zachowuje się podczas prawidłowej pracy przepony. Teraz nabierz powietrze do płuc i wstrzymaj oddech. Wytrzymaj tak przez moment i poczuj, jak po chwili twoja przepona odchyla się. Brzuch się unosi, a powietrze zostaje przepompowane, jakby połknięte do dolnej części płuc. Teraz uwolnij swój oddech i poczuj, jak powietrze samo ucieka, wypychane przez przeponę, a twój brzuch opada. Możesz teraz zatrzymać filmik i wykonać te czynności tyle razy, ile potrzebujesz. Teraz zaczynamy oddychać. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wydech.
Pamiętaj, aby podczas wdechu twój brzuch się unosił, a podczas wydechu opadał. Wdech. Zrób chwilę przerwy, by w płucach nastąpiła wymiana. Wydech. Wdech. Wydech. Postaraj się rozluźnić. Teraz możesz zakończyć ćwiczenie lub pozostać ze mną. Przechodzimy do części trzeciej. Zamknij oczy i spróbuj zrelaksować się jeszcze bardziej, tak by twój oddech uspokoił się i wydłużył. Wdech. Chwila przerwy. Wydech. Wdech, chwila przerwy, wydech. Możesz zakończyć ćwiczenie lub kontynuować je samodzielnie, albo pozostać ze mną. Przechodzimy do części czwartej. Staraj się wciągnąć do płuc jak największą ilość powietrza, nawet jeśli będziesz odczuwać pewien ból. Z czasem twoje płuca się przyzwyczają. Na tym etapie lekko uniesiemy dolną część klatki piersiowej. Gdy twój brzuch już się uniesie i powietrze napełni dolną część płuc, postaraj się rozszerzyć pozostałą część płuc tak, by twoja klatka piersiowa uniosła się lekko na wysokości mostka. Zaczynamy. Wdech. Wydech. Wdech, niech twój brzuch się uniesie, a teraz nabierz jeszcze więcej powietrza, jakby płuca rozszerzały się od dołu ku górze. A teraz pozwól twojej przeponie wypchnąć powietrze z twoich płuc,
a w końcowej fazie postara się napiąć ją tak, by naciskała na płuca jeszcze bardziej. Pomóż sobie w tym mięśniami brzucha. Wdech. 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 Pora zakończyć ćwiczenie. Pozostań teraz z własnym oddechem i w swoim tempie powróć do twojego normalnego oddechu. Daj sobie tyle czasu, ile na to potrzebujesz. Możesz teraz zasnąć lub w odpowiedniej dla siebie chwili otworzyć oczy. Dobranoc lub wspaniałego dnia.